Witam serdecznie, szczęść Boże, dobrze, że jesteś 8 dnia po południu albo wieczorem. Dzisiaj chcę zająć się taką kwestią, rozproszenie na modlitwie. Wokół tego narosło całe mnóstwo nieporozumień, nawet całe szkoły duchowości powstały wokół tej kwestii. Jak skoncentrować się na modlitwie, jak być obecnym maksymalnie podczas modlitwy. Ja Ci powiem o tym z punktu widzenia niezakonnika, księdza, kogoś, kto mieszka w klasztorze. Powiem Ci, jak sobie radzę ja, mając życie rodzinne, mając pracę zawodową, jak sobie radzę z problemem rozproszenia. Ignoruję to. Jeżeli zdarzyło się coś, zanim zacząłem się modlić, co zaabsorbowało moje myśli, moje emocje, moje uczucia i już nie jestem w stanie uwolnić się od tego w tym momencie, po prostu ten fakt ignoruję. To znaczy, zaczynam czytać Pismo Święte, nawet jeżeli moje myśli co chwilę uciekają do innych spraw, czy to do jakichś spraw związanych z pracą, czy z życiem rodzinnym. Żyjemy dzisiaj w czasach permanentnego rozproszenia. Głównym winowajcą są tutaj oczywiście media społecznościowe. To nie jest miejsce i czas na to, żeby ten temat pogłębiać, ale żyjemy w permanentnym rozproszeniu. Więc jakby nie ma też coś na ten fakt specjalnie, nie ma się co obrażać. Po prostu trzeba iść do przodu. Jeżeli jesteś w takim stanie, nie, broń Boże, nie przerywaj modlitwy, nie frustruj się tym faktem, że ojej, jakiej niskiej jakości dzisiaj była moja modlitwa. Nie. Jakość Twojej modlitwy mierzy się Twoją wiernością. Tym, że jesteś, tym, że się modlisz, że czytasz to Słowo Boże, że słuchasz tego Słowa, że odpowiadasz na nie, modląc się tak, tym wersetem, który tak jak Ci do tej pory pokazywałem. Potem też mówisz do Pana Boga swoje prośby, swoje sprawy Jemu przedstawiasz. To jest najważniejsze, to, że jesteś. Kiedy Mojżesz spotykał się z Bogiem na górze i potem schodził z tej góry, promieniował, jego twarz promieniała obecnością Bożą. Tak samo jest z Tobą, kiedy zaczynasz się modlić. Jezus przychodzi. Kiedy wzywasz Ducha Świętego, On naprawdę przychodzi. Kiedy zaczynasz czytać Słowo Boże, Jezus przychodzi. I jest przed Tobą, jest razem z Tobą, jest blisko Ciebie. I On promienieje swoją obecnością i Ty nasiąkasz tą Jego obecnością. Niezależnie od tego, jak bardzo jesteś w tym momencie rozproszony. Oczywiście lepiej jest być skoncentrowanym, więcej korzystasz na takiej modlitwie, kiedy jesteś skoncentrowany, kiedy Słowo Boże, które czytasz, rozumiesz, co czytasz. Ale jeżeli się zdarzy sytuacja, że przeczytałeś jakiś kawałek tekstu, kawałek tego rozdziału, który tego dnia jest do przeczytania i nagle łapiesz się na tym, że nie wiesz, co czytałeś, nie przejmuj się tym, idź dalej. Następnego dnia będzie lepiej. Jeżeli nie następnego dnia, to za 2-3 dni będzie lepiej. Po prostu czytaj. Jakość Twojej modlitwy mierzona jest Twoją wiernością. Tego się trzymaj i nie przejmuj się rozproszeniami. Oczywiście na spokojnie przeanalizuj sobie, czy są takie źródła tego rozproszenia, które możesz wyeliminować. Już o tym wcześniej wspominałem, teraz też jeszcze raz to powiem. Jeśli to tylko możliwe, nie włączaj Facebooka, YouTube'a, czegokolwiek, nie sprawdzaj poczty nawet, niczego, zanim nie zaczniesz się modlić rano. Tyle możesz zrobić. Życzę Ci bardzo owocnych modlitw, bardzo skoncentrowanych, nierozproszonych. Widzimy się jutro rano, idziemy w tej szkole modlitwy razem dalej. Do zobaczenia. Szczęść Boże.